Dzień dobry, dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie na kanale Grana Compa, Ja jestem Pabelus. To jest kolejny odcinek jakże naszej zacnej gry Supermarket Simulator, która tak się nam wszystkim podoba. No i proszę państwa, jedna bardzo, ale to bardzo istotna rzecz na wstępie. Ten odcinek nagrywany jest w niedzielę 25 lutego 2024 roku, czyli po naszym live niedzielnym, który no, jak dla mnie jeszcze dzisiaj się odbył, jak dla Was, bo ten odcinek będzie publikowany we wtorek dopiero w kolejności, no to będziecie mieli tam, wiadomo, z opóźnieniem. Ale, jak wiemy, ci co oglądali, na live jest inny zapis. Tutaj w grze nie można yy, czegoś takiego robić, żeby dwa zapisy. Słuchajcie, dwie rozgrywki ogrywać. Niestety, no to ja wam pokażę, jak to zrobić. Słuchajcie, dla tych, którzy by chcieli w ten sposób grać, tak jak my żeśmy to ogarnęli, czyli że jest. Są praktycznie dwie równolegle już teraz prowadzone serie. Jedna właśnie ta, którą tutaj mamy, czyli ja to nazywam offlineowa, czyli nie na żywo, nie live. No i druga właśnie live. Na dwóch sejwach. Stworzyłem sobie folder, który trzymam na pulpicie. I w tym folderze są kolejne foldery. Jeden to live, drugi to seria właśnie offline. No i cały MYK polega na tym, żeby wejść w APP Data folder. Tutaj w wyszukiwarce, wpisuje się procent, APP data, procent. No i wyskakuje folderek, prawda? Ale wyskakuje folder roamingowy. My musimy wejść tutaj. Dalej, Local Low. Dalej, szukamy. Słuchajcie, folderu Nocta Games wchodzimy. Supermarket Simulator. I tu mamy te trzy pliki. Ja, proszę Państwa, te pliki mm, po prostu kopiuję. I wrzucam w zależności od tego. Z, z którego save'a to jest, nie? bo jeżeli się przyjrzymy, to tutaj mamy... Czekajcie, bo e, to już nie będzie potrzebne. Myślę, że każdy tam wie, jak wejść w folder appdata. E, natomiast tutaj, jeżeli się przyjrzymy, to mamy player, player prev, e, preview tak? I, i save file e, z, takim, z taką końcóweczką po kropce es3. Jeśli przejdziemy do tego drugiego folderu, to jest dokładnie to samo. Więc po prostu to jest rozdzielone na dwa foldery. No i tak to, tak to wygląda. Upierdliwe? Tak, bardzo. Ale żeby coś takiego robić, żebym nie grał powiedzmy sam dla siebie, tylko żeby móc prowadzić też live'a i z wami się spotkać, no to niestety musiałem w ten sposób zrobić. No dobra, wracamy do naszej rozgrywki, słuchajcie. A w naszej rozgrywce offline'owej, e, no towaru praktycznie jak na lekarstwo, praktycznie wszystko wyszło. E, szkoda, szkoda, ale zerknijmy sobie przede wszystkim w management. Popłaćmy rachunki, bo trochę się tutaj tego nazbierało. I mamy 3451 a, dolarów nie mam żadnych pożyczek nicu nie muszę spłacać więc odkuliśmy się jeszcze dla mnie to dzisiaj tak czyli w niedzielę 25 lutego wszyscy tam prognozowali że zbankrutujesz, zbankrutujesz. ja tak tak nie, poczekajcie poczekajcie zobaczycie nie? no to zobaczyliście <laughs> nie zbankrutowaliśmy ale było naprawdę kiepsko. Dokupiłem drugą zamrażarę, która jest w tej chwili pusta. Tutaj leżały kurczaki. E, natomiast tutaj e, te e, pizze oraz frytki. Ale jest jedna rzecz, proszę Państwa, na live, którą żeśmy zastosowali i zdała egzamin. Dobrze byłoby to zrobić tutaj. Niemniej będzie potrzebna większa powierzchnia prawdopodobnie. Ja bym tu może ogarnął to e, w ten sposób, żeby... Z... Aha, tu 2600 aż kosztuje. Ła... Oj, oj oj, no dobrze. Zobaczmy, czy poradzimy sobie bez większej powierzchni. Przestawmy na razie te zamrażarki gdzieś. Tam nie, nie, nie wystawię, ale. Te chłopki roztropki mnie tutaj troszeczkę przeszkadzają. No i właśnie. I teraz. Mamy jogurty. To to od razu tu wrzucę. O. No w końcu się. Zużył ten karton. Dobra. I teraz te loduwy. Potrzebuję trochę większej powierzchni sklepu, bo jest jedno ustawienie, które bardzo mi się spodobało, a widziałem to u widza, który podesłał mi, proszę Państwa, nie to chciałem, który podesłał mi zrzut ekranu od siebie z rozgrywki, bardzo ładnie to poustawiał i Myślę, że można byłoby podobnie, z tym, że nie wiem, czy mi się to uda. E, tak czy siak. Ja bym chciał e, zrobić to, może. Chciałbym to zrobić, może tak. Ten regał. Spróbujmy przesunąć na razie gdzieś na bok. To także. Bo będę potrzebował nieco miejsca. Dobra, i teraz tak. Jeśli bym. Jeszcze, jeszcze ty tam. O. Jeśli bym chciał, załóżmy, ustawić to. Powiedzmy gdzieś tu. Może być w ten sposób. A nie, tak to nie. Yy, albo nie, albo dobra, niech sobie stoi. Czekajcie. Sp sprawdźmy, jak będzie wyglądało, jeżeli ja. Eee, postawię ten regał tu. Gdzieś mniej więcej tak. Tak to chyba, drogi widzu, u Ciebie wyglądało. Chociaż powiem szczerze, za bardzo nie pamiętam. Eee, ale też nie chcę zżynać, No tak czy inaczej, troszeczkę się zainspiruję. Aha, czyli ta przerwa to tutaj tak czy inaczej to będzie. O, hmm... Czyli to musi być w ten sposób, ale dobra, niech i tak będzie. Ten postawmy może tak. Zobaczmy, ten postawmy może tutaj. No i co myślicie o czymś takim? Tutaj chyba trochę za dużo miejsca zostawiłem, nie? Ale to też chodzi o to, żeby nam było wygodnie. Ale jeżeli dostawię gdzieś... Dotąd to też powinno nam być wygodnie. Tam klienci od drugiej strony też sobie przejdą. A my ustawmy tak. I ten podsunę. Mm, no, dawaj. Jeszcze. Ach, już za dużo. Dobra, w ten sposób. Chyba już wiecie, o co mi chodzi. Tego damy tu. Teraz to już, teraz to już można w miarę, w miarę równiutko ustawiać. o. Eee, no to tego oczywiście tutaj. <grystanie> Powodzenia dla tych, co się tam wcisną. W też, w też parę. <grystanie> Niesamowite. Eee, dobra. Teraz tak. To bym już ustawił może Jakoś w ten oto sposób. I teraz te regały gdzieś pod ścianę, ponieważ. No dobra, na razie niech sobie stoją tutaj. To byśmy... Wiecie co? Albo inaczej jeszcze. Czekajcie, dajmy je tu. To są regały z chemią, więc dajmy je na razie tutaj. A popatrzmy, co moglibyśmy zrobić z lodówkami. Gdzie jest lodówka? Aha, to, są te, to jest ta nowa lodowa. Jak ona jest duża? Ona by mogła wejść tutaj. Teraz chodzi o to, żeby zmieścić cztery lodówki obok siebie. I pytanie: czy to się uda? Chyba nie. Tutaj też widz fajnie ustawił właśnie w, podobnym, w podobnej konwencji, jak tutaj stoją te regały. Ale my na razie nie mamy powierzchni tak dużej ja nie chcę, nie chcę tak zastawiać, a też potrzebuję troszeczkę tutaj miejsca na tę kolejkę klientów. Oj, ale zmieszczą się na spokojnie. Zostały nam jeszcze zamrażarki, zaraz będziemy kombinowali. No i te dwa regały z chemią, ale to też będziemy kombinowali. Namawiacie mnie, słuchajcie, do zakupu tego tutaj oto magazynu. Słuchajcie, sześć koła kosztuje i podobno nic nie wnosi więc no sorry, nie <laughs> nie, te pieniądze są potrzebne teraz tak, jeżeli ja bym to postawił załóżmy jakoś tak tutaj, czy to będzie bardzo kolidować? może, może kolidować ale jeszcze chwilę yy, poczekajmy z tym zobaczmy co mogę zrobić z yy, tymi regałami, jeżeli bym komputer postawił na tej tutaj ścianie, aha tylko yy, kartony trzeba stąd zabrać, to są spotlighty które zdemontowałem ze względu na fakt, że strasznie to laguje przy zapaleniu światła. Nie wiem, co się dzieje, dlaczego, bo gra normalnie, optymalizacyjnie. Świetnie tutaj, 143 klatki w tym momencie mam. Jeżeli chodzi o mój monitor, to jest odświeżanie 144 Hz, więc praktycznie jednej klatki tylko brakuje do maksa. Natomiast przy Zapaleniu światła zaczynają się tu żabki. Nie rozumiem o co chodzi. Szkoda, wielka szkoda, że. Aha, bo to. No dobra, niech sobie stoi ten, ten, to biureczko. A co my moglibyśmy zrobić z tymi regałami? Jeżeli ja bym, załóżmy, postawił to tutaj. Albo nawet w ten oto sposób. Nie, ten sposób się nie zmieści. Czy klient mi tu przejdzie? Powinien. A czy ten regał mi tu wejdzie? Ha. Też, już, już nie wejdzie. Dobra. Popatrzmy, co jeszcze tutaj, jakbyśmy jak, jak mogli pokombinować. Hmm. Właśnie, jeszcze jedna rzecz, słuchajcie. Dobra, za chwilę może się sprawa wyklaruje, ponieważ Wy też podpowiadaliście, to jest. Co to jest za sok? To jest. Co? Jabłkowy chyba. Czy gdzieś to jabłkowy sok jest? Tu. Wyrzućmy to. Wy podpowiedzieliście, żeby towar trzymać na ulicy, nie w sklepie. I, i, I potwierdziliście, że się nic z nim nie dzieje tutaj, więc niech i tak będzie. Te spotlighty. Co ja mam z tymi spotlightami zrobić? Nie można sprzedać, nie? Dobra, to się może i przyda Gdy będziemy mieli O o Spakuj to To się może przyda, gdy będziemy mieli Dużo, dużo większy sklep Może wtedy nie będzie Tak lagowało, nie wiem Natomiast nie wiem o co tutaj takie Te żabki, że mi klienci skaczą Ja skaczę, takie, takie wiecie Skoki są Co ileś tam I to by mi się Bardzo mi przeszkadza nie podoba mi się to. Dobra. Gdzieś to tutaj damy. No, jedynie co to zamroziłem tutaj w tych spotlightach pieniądze. No, ale trudno się mówi. Szkoda, że nie można takich rzeczy też sprzedawać. Chyba, że można. Można? Nie. To już by za dobrze było. To już by za dobrze było taki wystrój, nie? Wnętrz. Dobra. To to byśmy mieli. I tak de facto to zostaje mi tylko masło orzechowe, o, które notabene też mogę wrzucić na półkę. I super. Bardzo fajnie. I teraz yy, myślę, że można byłoby na luzaku... Te zamrażarki postawić tutaj. No trudno. Będzie mi klient pod nosem chodził koło komputera, ale niech sobie chodzi. Nie to nie przeszkadza. I drugą zamrażarę tu. pod okno. Czemu nie? A tu ewentualne kartony. Bo też proponowaliście, żeby między regałami robić przerwy. I wówczas. No i wówczas, żeby właśnie temat ogarnąć w taki oto sposób. Kasy można byłoby. Ustawić trochę inaczej. Weźmy tego chłopka roztropka. Postawmy go na razie w ten sposób, a tego postawmy tak. I co to da? E, misiu kolorowy, jeżeli ja cię postawię tu. Hmm. Ten deseń. Tutaj kolejka klientów. No, oni przez siebie przechodzą, to musimy przymknąć na to oko na razie, bo normalnie by w ten sposób klient, klienci zastawiali to, to, to wejście. Ale, że tutaj w tej grze oni przez siebie przechodzą, to myślę, że takie ustawienie o, będzie dla nas ciut korzystniejsze. Nawet bym go troszeczkę przesunął w kierunku lodówek. I dał tak Dobrze, zostały nam dwa regały z chemią I teraz te regały Myślę, że można byłoby Może tak ustawić Tymczasowo, ewentualnie Zawsze można, no nie wiem, co zrobić Kuźwa, wam no, miejsca mi brakuje Co za jazda hmm. Jakby was to kurcze dziubaski ustawić Bo wiecie, te, te, nawet na upartego te lodówki można byłoby dwie tu wstawić. A zobaczmy. Jeśli byśmy tym tokiem myślenia poszli. Jedną na razie tutaj postawię. Druga niech idzie tu. Nie mam więcej miejsca, więc niech idzie do rogu. One nie są takie duże powierzchniowo, więc można to ogarnąć w ten oto sposób i te ciut przesunąć to ja tu jeszcze zmieszczę towar a w takim razie w takim razie nic nic nie zyskałem na tym cholera no dobra, trudno się mówi Był, próba nie strzelba, tak jak to mówią zróbmy to może tak Później jak będzie większa powierzchnia, to to będziemy przestawiali, ale jak na razie niech to stoi tak. Nie będę ni nie widział, co się tu dzieje. Można byłoby też kolejne regały dokupić i tutaj pleckami dostawić, nie? Dobra, słuchajcie. Dzisiaj to my chyba nie pozarabiamy coś tak czuję, ale możemy. Powiedzmy, trochę zatowarować. Mm, I co byśmy chcieli? Zobaczmy, jak my tam stoimy w ogóle z towarem. Czoka, piki, mąka. A właśnie, jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa, jaką zrobimy, to zrobimy myk z yy, naszego live'a właśnie. Tylko, że tutaj, to to nie za egzaminu, tak jakbyśmy chcieli. Kupmy na razie po jednym kartonie wszystkiego tutaj, o. I jeszcze jajeczka. Zamówmy to. I teraz będziemy kombinować. <laughs> mm, 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 mm. Teraz, y to jest mąka. Tak? Ale y chwileczkę. nie, czokapiki na razie będą potrzebne. I to sobie poprzestawiamy. Y te czokapiki tutaj włożę. I tu. A te zdejmę. Czyli tak jak na live było, będziemy teraz w pionie to wszystko ustawiali. Coś takiego, nie? Czy ten olej tu wejdzie? Nie. Na razie ten karton tu odłożę. Patrzcie, jak się. No, jak na kartony po prostu miejsce. Eee, dalej. Olej. No dobra. Gdzie by można było przestawić olej czokapiki, a obok mogą być te takie, słuchajcie, płatki. Chociaż to też tak do dupy trochę, to, to, że to tu stoi. To nie, to inaczej. Wiecie co? Nie, 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 e, właśnie z powrotem do, do kartonu. To inaczej zrobimy, bo mamy dwa rodzaje mąki, więc ja bym proponował, żeby mąkę tu umieścić, a czoka piki tutaj i tutaj płatki, tu czirioski. No, myślę, że tak będzie dobrze. Chono. E, Czyli tak, zajmujemy czoka-piki stąd. Czasami trzeba pomyśleć, wiecie, bo to... 20 minut filmu... To jest za krótko. My żeśmy dwie godziny live, yy, ogarnęli i tam żeśmy też rozkminiali różne, różne rzeczy. To, to, jest, to jest króciusieńko, nie? Yy, ten karton jeszcze będzie potrzebny. Teraz weźmy... Co my weźmy? Gdzie jest mąkała? O jest. Dobra, weźmy mąkę. I teraz tutaj będzie mąka. Mąka dobrze schodziła, jak pamiętamy. Teraz poszukajmy, czy gdzieś tutaj na którymś z regałów mąki nie ma. Przez przypadek nie ma. No to słodyczki to całkiem nieźle. Tylko, że, no właśnie, słodycze. Słodycze to na razie wstrzymamy się z tym. Musimy więcej mąki zamówić. Mąka rzeczywiście schodziła, więc raz, dwa, trzy. Trzy kartony. Tu jeszcze jest taka mąka. Raz, dwa, trzy, cztery. Mhm. I może w takim razie jeszcze raz, dwa, trzy te chlebusie. Nie? Takie pochodne mąki, nie? w końcu. Oj. Czy to zaraz zwali, to się zdziwię. I teraz y, tutaj wstawimy ten drugi rodzaj mąki. Myślę, bo Wy też y, pisaliście, chcieliście właśnie, żeby tak y, rodzajami to wszystko ogarnąć. Więc myślę, że to będzie dobre akurat wyjście z sytuacji. Dalej. Co tutaj mamy? Kolejny taki karton z mąką. Chociaż ta mąka, to powiem szczerze, ona tak dobrze nie schodziła. Tam były takie momenty, że, że, że rzeczywiście tak, to było tak, ale, ale to były tylko momenty. Dobra. Kolejna taka. Natomiast ta na niebieska, to, to schodzi. Dobra. I ostatni karton z tą mąką. Znaczy przynajmniej ostatni karton, który zostanie wyłożony. I to coś takiego będzie, nie? E, to umieszczę na razie tutaj, a niech sobie będzie. Teraz dalej. Czy, czy to już było? To jest e, makaron. Tutaj mamy cukier. Popularnie ostatnio nazywany przez nas siusiu. A, jeszcze jedna. Ta, a, to będzie na zapasik. Mhm. Dobra. Niech sobie stoi. Tutaj mogę wrzucić? Mogę. Elegancko. Ten olej trzeba stąd sprzątnąć i wejdzie jeszcze jeden. Dobrze, a propos oleju. Tu mamy serek, więc ten serek. Gdzie ten serek powinien być? Tutaj powinien być, na górze. I czy ja tutaj włożę ten olej z dołu? Dokładnie, super, bardzo fajnie i niech sobie stoi. My się olejem zajmiemy później. Eee, jeszcze jedna mąka Że dzisiaj e, totalna, e, totalna przeróbka tego wszystkiego. Oczywiście to kolejny raz. To jest przeróbka, która jest tymczasowa. To, to, wiecie, to, 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 to jest masakra. I teraz chlebek. Co ja mam z tym chlebem? Aha, kapiki tutaj stoją. Jasny gwint. Ale wiecie co? Do którego kartonu wejdą. chyba nie do tego. Zobaczmy. Do którego kartonu weszłyby. Weszłyby, proszę Państwa, te. Wydełka. Do tego. Kurczę bada. Ja te mydła na razie tutaj, znaczy kawę na razie tutaj dam. O, wspaniale. Bo chemię raczej wywindujemy tutaj na tył. Wiecie? Wydaje mi się, że to będzie dobre wyjście z sytuacji. Elegancko. I w takim razie chlebuś mógłby wylądować tu. Czemu nie? Obok chlebka makarony. No i co? Co to? Bósty kartonów się nie da jeden na drugi? Dobra, mamy jeszcze jeden chlebek. To tutaj nie wejdzie. Da się jeden na drugi. Dobra, czy mamy jeszcze? To chyba jest tak, to jest chlebek. Jeden na dół zjechał z tej paczki, i tu jest jeszcze jeden. 3000 tysiące zostało. Także tak to będzie wyglądało. Słuchajcie. To teraz tak, no głównie ja Wam pokazałem, słuchajcie, co zrobić dla tych, co, co by chcieli zagrać na podwójnych zapisach, tak? w, w dwie jakieś równoległe gierki. Z, 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 tutaj z tej rozgrywki, akurat. Myślę, że tam dla osób, które streamują, a są tacy tutaj widzowie, którzy też streamują sobie, to myślę, że to będzie fajna taka lekcja poradnikowa czy odcinek poradnikowy. Natomiast ja tutaj dzisiaj no nie dam rady nic już więcej Państwu pokazać, ponieważ potrzebuję bardzo dużo czasu na to, żeby, żeby to przemyśleć, poukładać. Myślę, że w kolejnym odcinku będziemy mieli już tutaj to wszystko ogarnięte i będę mógł Państwu pokazać, jak to zrobiłem. No i później będziemy mogli y, otworzyć sklep i, no i zobaczymy, jak to pójdzie, nie? Plan jest taki, żeby teraz w pionie ustawiać. Ale te produkty y, tego typu, no to... No to żeby właśnie było w ten sposób, od góry do dołu, tak jak mąki. Dobra. Y, a, jeszcze jedna rzecz. Słuchajcie, zmiana polityki cenowej. Teraz będziemy po pierwsze, zgodnie z waszymi sugestiami... Zaokrąglać. Po drugie, będziemy nadawać ciut wyższe ceny. Czyli, jak tutaj jest market price na poziomie 4,23, to my zrobimy e, załóżmy 4,40. W ten sposób będzie. Natomiast tutaj market price 5,58, my zrobimy w takim razie 5,70. I taką politykę cenową a, wprowadzamy. Dobra. Dzięki wielkie, proszę Państwa, za obejrzenie tego odcinka. Przepraszam, że nie otworzyłem, ale no, sami widzicie, co tutaj już się zaczyna dziać, więc yy, będzie trzeba prawdopodobnie robić cięcia, ale czy tak też będzie, yy, zobaczymy. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.